Przed Tobą panel fotowoltaiczny. Dla Ciebie najprawdopodobniej stanowi on element połaci dachowej, natomiast dla mnie będzie on panelem dyskusyjnym, w którym poruszać będziemy tematy związane z fotowoltaiką. Do dzieła! Witamy serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy w piątej odsłonie panelu fotowoltaicznego. Być może wielu naszych słuchaczy właśnie zachodzi w głowę, jak to odcinek numer 5, skoro nie było jeszcze czwartego. Ale w trzecim, jeżeli ktoś uważnie słuchał, przekierowywaliśmy wszystkich Państwa na platformę YouTube, gdzie. Czwarty odcinek powstał w formie wideokastu. Wraz z naszym ekspertem pokazywaliśmy wszystkie systemy montażowe, które mogą pojawić się na Państwa dachach, więc zachęcam gorąco do przejścia na YouTube, wrócić do odcinka numer 4 i zaczerpnąć wiedzę właśnie z, tej, z tego obszaru. Dzisiaj po raz kolejny z Michałem Miennikiem, naszym ekspertem. Cześć Michał. Cześć Karol, witam Państwa. Z naszym ekspertem będę rozmawiał na temat już mogę powiedzieć tytuł odcinka Elektryka a Fotowoltaika i dzisiaj będziemy to yy, rozszerzali, tą, to, tę wiedzę naszych słuchaczy. Drogi Michale, mamy w domu swoją instalację elektryczną i wiemy też z poprzednich odcinków, że instalacja fotowoltaiczna yy, to tak naprawdę instalacja elektryczna. I moje pytanie brzmi, czy te instalacje po yy, zainstalowaniu. Yy, Paneli fotowoltaicznych na dachu muszą ze sobą współpracować? Czy instalacja w domu a instalacja elektryczna po stronie paneli fotowoltaicznych to jest jakby inny świat? To są dwa różne światy, dwa różne twory, czy jednak muszą jakoś ze sobą współpracować? No jeżeli chodzi o takie najbardziej popularne rozwiązanie w tej chwili, czyli instalacja, która jest podłączona do sieci, to nie są dwa światy, jest to jedna instalacja, która tworzy całość. Także tutaj powinniśmy szczególnie zadbać o tą naszą instalację domową. jeżeli ktoś ma przewody aluminiowe, które w momencie kiedy włączy suszarkę, grzeją się i, i zaczyna się topić bezpiecznik, no to absolutnie powinien w pierwszej kolejności tą instalację wymienić, a dopiero potem zainteresować się instalacją fotowoltaiczną. Rozumiem. Czyli jednak tworzą, jakby współtworzą tą, tą jedną wielką instalację elektryczną w domu. Mówiłeś, że bezpieczniki się topią, i właśnie do tych bezpieczników chciałbym wrócić, bo w poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, co ta energia wytworzona na dachu napotyka na swojej drodze, zanim trafi do naszych gniazdek. Natomiast możemy to teraz rozwinąć nieco bardziej. Jakie zabezpieczenia po stronie prądu stałego, jakie zabezpieczenia po stronie prądu przemiennego, wytłumacz, proszę. Może jakie my najczęściej stosujemy. O, właśnie. E, więc tak po kolei, lecąc, że tak powiem, z dachu. E, na początek mamy ogranicznik przepięć po stronie prądu, e, prądu stałego. E, tutaj on ma chronić przed wystąpieniem przepięć, ma je odprowadzać do ziemi. Najczęściej nasze falowniki, które montujemy, mają już budowane, np. rozłączniki prądu stałego, więc ich nie dublujemy. Po stronie prądu przemiennego mamy również ograniczniki przepięć. Mamy dodatkowo wyłącznik nadprądowy, czyli po prostu popularny bezpiecznik, i również wyłącznik różnicowo-prądowy. Mają za zadanie zabezpieczać nas przed powstaniem zwarcia, przed, przed jakimś prądem różnicowym, który mógłby zagrażać. Rozumiem. I te wszystkie, te wszystkie elementy są ze sobą w jakiś sposób połączone. Między panelami a zabezpieczeniem są jakieś przewody. Czy ich przekrój ma znaczenie? Tak, ma znaczenie i przekrój, i w zasadzie co to są za przewody, ponieważ do prądu stałego nie stosujemy takich standardowych przewodów, szczególnie że one są narażone na warunki atmosferyczne. Przy, to po, czym się charakteryzują? Po stronie prądu stałego my stosujemy specjalne przewody do instalacji fotowoltaicznych. One są odporne na promieniowanie UV, na wysoką temperaturę. Mają podwójną izolację. To takie podstawowe cechy. Jeżeli chodzi o przekrój, ma on znaczenie. Nie możemy zastosować zbyt małego przekroju. Najczęściej spotykane w instalacjach takich popularnych, domowych, to są przewody 4, o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2. I tu po stronie prądu stałego. A po stronie prądu przemiennego? No tutaj raczej to już standardowy przewód, przekrój oczywiście też mający znaczenie od tego jaka jest odległość, jaka moc, jakie napięcie. Najczęściej przez nas przynajmniej jest instalowany przewód 5 razy 4 mm2. W niektórych instalacjach moglibyśmy zastosować mniejszy, natomiast jakby tak się przyjęło taki standard, żeby nie mieć tych przewodów na busach za dużo, to po prostu stosujemy taki lub większy, jeżeli jest oczywiście wymagany ale to kto o tym decyduje, jaki ten przewód będzie? Ktoś, kto przyjeżdża na miejsce, czy ktoś, kto wcześniej to policzył i, i po prostu powiedział, że tak ma być? Czy to, co zostało gdzieś na busie, posklejane? No, myślę, że nikt nie chciałby, żeby to, co zostało, żeby było u niego instalowane. Jest to poparte obliczeniami. Najczęściej, jeżeli chodzi o prąd stały, jest to, obliczenia są dokonywane na miejscu przez ekipę, ponieważ ona jest w stanie określić, ile przewodu będzie wykorzystane w tej instalacji. I na tej podstawie jest wyliczane. Właściwy przekrój i jest zastosowany. Jeżeli chodzi o prąd stały, no to tak jak mówiłem, najczęściej mamy już przygotowane 4 mm. Jeżeli po obliczeniach okazuje się, że potrzeba jest więcej, no to wtedy taki jest po prostu kupowany na konkretną instalację. Jak myślę, to moc ma znaczenie, tak? Które, które przewody będą miały miejsce na dachu. Ale co do tej mocy, czy my możemy sobie zainstalować na dachu tyle, ile nam się rzewnie podoba, czy jednak coś nas ogranicza? Ja wiem, że można nas ograniczać jakby przestrzeń na dachu, tak, ilość, ilość... Budżet miejsca. czasem nas ogranicza. <laughs> Albo budżet. Ale co może nas ograniczyć, jeżeli chodzi o jakieś o, o jakby Brawo. Tu przepisy konkretnie mówią: nie możemy mieć instalacji zainstalować sobie wyższej niż mamy moc umowną, czyli to moc, która jest zapisana w umowie na dostarczanie energii elektrycznej do naszego domu, do naszego biura. Nie, nie może być większa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pobór z instalacji, gdyż mamy przykładowo instalacja na dachu wytwarza 5 kW w tym momencie, natomiast Chcemy podłączyć silnik, który, który pobiera 6 kW. I czy my, podłączając go do sieci, pobieramy 5 z sieci naszej, 5 z naszej instalacji, a 1 kW z sieci elektroenergetycznej? Czy przez to, że po chcemy pobrać więcej niż mamy, pobieramy cało, całe 6 z sieci, a to 5 sobie nasze gdzieś tam zostaje? Jak to, jak to wygląda? Czy możemy skorzystać, podłączyć urządzenie, które ma większą moc niż moc naszej instalacji. No, oczywiście możemy, natomiast taka sytuacja będzie występowała. No, przecież w nocy nasza instalacja nie produkuje, więc wtedy zużywamy więcej niż, niż produkcja. Co do, co do Twojego pytania, na szczęście jest taka pierwsza wersja jest prawidłowa. To znaczy, jeżeli instalacja produkuje 5 kW, my potrzebujemy 6, to to brakujące jest pobierane z sieci i to przechodzi przez licznik. Dlaczego tak jest korzystniej? Pamiętajmy o tych takich opłatach, w cudzysłowie, za przetrzymanie tej energii, czyli przy instalacjach do 10 kW jest to 20%. Więc gdybyśmy pobierali całość, no to wtedy niestety o te 20% jesteśmy stratni. A tak to tylko, tylko z tego jednego kW te 20% tak naprawdę jest przeliczane. Rozumiem. Pytanie moje brzmi, czy my możemy sobie to wszystko zainstalować od tak i nigdzie tego nie zgłaszać? Skorzystać sobie z tej energii wtedy, kiedy będziemy chcieli. Czy jednak to też się wiąże z jakimś, z jakimś rygorem? No, jeżeli nie zgłosimy naszej instalacji, to narazimy się na kary, powinniśmy to zgłosić. Więc takie, takie są wymogi, takie przepisy. A jeżeli instalujemy, przepraszam, <coughs> jeżeli instalujemy faktycznie panele, one pozwalają nam wytworzyć w domu sieć jednofazową, czy trójfazową? Bo to też jest istotne. No to już zależy od tego, jaką mamy sieć w domu. Jeżeli mamy jednofazową, możemy wykonać instalację i falownik dopasować, będzie falownik jednofazowy. Natomiast jeżeli trójfazową, oczywiście jak najbardziej może być trójfazowa. Ze względu na moc, lepsza jest oczywiście trójfazowa. No właśnie chciałem zapytać, czy byś mógł wyjaśnić słuchaczom, jaka jest różnica między jednofazową a trójfazową i czy jedna jest lepsza, a druga jest gorsza. Pokrótce. No, trójfazowa, trójfazowa instalacja pozwala nam na wykorzystanie większej mocy instalacji. Przepisy też regulują instalację fotowoltaiczną, to znaczy przy instalacji jednofazowej nie może być powyżej 3,6 kW. Musi być to już wtedy instalacja trójfazowa. Natomiast to do samej zasady działania jest to, jest to dokładnie to samo. Proszę powiedz mi, co w sytuacji, kiedy hmm... Następuje awaria sieci elektroenergetycznej, bo wyczytałem na jednym z portali społecznościowych, że pan był zszokowany, że jego instalacja, mimo tego, że jest na dachu, produkuje, produkuje energię. On nie może z niej skorzystać, bo wszyscy sąsiedzi nie mają prądu, on też nie, mimo tego, że ma fotowoltaikę. Dlaczegoś tak stało? No, to akurat pan powinien być zadowolony, ponieważ jego instalacja działa prawidłowo zgodnie z przepisami. Otóż, instalacja, jeżeli jest podłączona tylko do sieci, nie ma żadnych akumulatorów, powinna w momencie zaniku zasilania się wyłączyć i w zasadzie zadziała, zadziałała prawidłowo w tym wypadku. To jest ze względu na bezpieczeństwo w zasadzie osób, które na przykład konserwują linię. No jeżeli by nastąpił brak zasilania nad, z powodu właśnie konserwacji, ale nasza instalacja by produkowała prąd, no to ona będzie ten prąd wysyłać do sieci. W związku z tym no, grozi to e, niebezpieczeństwem dla osób, które taką konserwację przeprowadzają. A czy jest jakaś szansa, żeby ta instalacja produkowała energię i żebyśmy z niej skorzystali? Tak, tak, są takie rozwiązania, tu mówimy już o inwerterach czy falownikach hybrydowych, czyli takie, które po pierwsze mają akumulatory i po drugie mają funkcję takiego zasilania zapasowego, ponieważ nie każdy hybrydowy ma taką funkcję. Więc jeżeli mamy akumulatory naładowane, mamy funkcję zasilania awaryjnego, to wtedy falownik jest w stanie w taki sposób przełączyć naszą instalację, że możemy z energii korzystać pomimo braku zasilania z sieci. I to jest jeszcze jest opcja w ogóle podłączenia się tylko do swojej instalacji, tak? Tylko instalacja off-grid, tak? tak? Nie podpinamy tak, się tak, do sieci elektrycznej, tylko my... Są takie, no, myślę, że to najczęściej w jakichś takich niedostępnych miejscach, gdzie nie ma w ogóle sieci elektrycznej, wtedy warto zaopatrzyć się w taką, taki system, tak zwany off-grid, czyli, czyli wtedy, kiedy mamy akumulatory, one się ładują i my z nich po prostu korzystamy. Jeszcze jedna taka hipotetyczna sytuacja. Jest pożar w domu, wybucha pożar. I wybucha on powiedzmy na pierwszym piętrze, natomiast jak wiemy no, ogień idzie w górę i za chwilę może zająć się również dach. Mogą się zająć panele, przyjeżdża straż i gasi nasz dom, na dachu którego są zamontowane panele fotowoltaiczne i. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o strażn, bo oni leją wodą ten dach i na dachu te panele wytwarzają w dalszym ciągu nie, energię, mimo tego, że odetniemy nasz dom od sieci elektroenergetycznej, to dalej to napięcie tam na dachu będzie, przyjmując oczywiście, nie wiem, pożar w słoneczny dzień, tak? Jak to wygląda? W ostatnim czasie troszeczkę zmieniły się przepisy odnośnie ochrony przeciwpożarowej przy instalacjach fotowoltaicznych, natomiast tutaj my w naszej firmie myślę, że dobrą praktyką jest to, że oznaczamy instalacje. Czyli jeżeli ktoś otwiera licznik, czy w tym wypadku na przykład mówimy o straży, która chce odłączyć zasilanie, otwiera licznik i jest tam informacja o tym, że jest na dachu. Instalacja fotowoltaiczna, no, ponieważ pamiętajmy, że czasem instalacji może nie być widać z dołu, i wtedy, 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 oczywiście, jeżeli straż ma informację, że instalacja jest wtedy wie czym, czym taką instalację gasić. Po zmianie przepisów, jeżeli chodzi o instalację powyżej 6,5 kW, wymagane jest dodatkowe uzgodnienie z rzeczoznawcą PEPOS. Z mojego doświadczenia wynika, że rzeczoznawca wymaga w tej chwili dodatkowo, już jest to taki formalny wymóg, że muszą być. Że instalacja musi być oznaczona. Są też inne wymagania. Myślę, że większość szanujących się firm te wymagania spełniało, na przykład, stosowanie właściwych przewodów, właściwych złączek. Tutaj tutaj jakby myślę, że to jest takim standardem dla, dla firm, które, które szanują się. A jeżeli chodzi o, jak już, jak możemy temu zapobiec, tak, takim pożarom, jakieś systemy zabezpieczeń, jak to, jak to wygląda? Często falowniki mają już wyposażone funkcje, na przykład gaszenia łuku elektrycznego. Takim największym zagrożeniem to jest właśnie powstanie łuku, na przykład przy przecięciu przy przewodu. Więc, jakby do, tu najważniejszą rzeczą jest to, po pierwsze, żeby w momencie wykonania instalacji był wykonany pomiar takich przewodów, na przykład rezystancji izolacji. Wtedy wiemy, że ta izolacja nie została uszkodzona podczas montażu. Natomiast, jeżeli tak by się stało, na przykład w późniejszym okresie większość falowników ma już funkcję wykrywania łuku, jest w stanie wyłączyć się, więc wtedy, wtedy tego, tego, tego pożaru nie ma. Natomiast, co dla strażaków jest dobre, no na przykład wyłączniki przeciwpożarowe, które, które się montuje na dachu, to, to jest coś, coś takiego. W jaki co... sposób one działają? Taki wyłącznik jest, powinien być zamontowany jak najbliżej paneli. Jest zasilany prądem przemiennym i ma w środku taki mały silniczek razem z, z, ze stykami. W momencie, kiedy jest zasilanie, styki są zwarte i następuje przepływ prądu, instalacja działa. Natomiast w momencie, kiedy następuje wyłączenie zasilania prądu przemiennego, Styki zostają rozwarte i wtedy nie, nie dochodzi prąd nie przealatuje prze, dalej, jest tylko przy panelach. Więc to też jest dodatkowe zabezpieczenie w tym odcinku od paneli do falownika. Nie ma. Nie ma... Nie ma prądu, nie ma napięcia. A czy ma to znaczenie, czy nasza instalacja jest na dachu czy na gruncie? Tutaj też PEPORZ jest taki sam? Jeżeli chodzi o wymagania te powyżej 6,5 to tak. Jest to tutaj ustawa nie określa, nie, nie rozróżnia instalacji gruntowych i niegruntowych. Jest to po prostu taki wymóg dla, dla każdej. Chociaż wiadomo, że instalacja gruntowa jest z reguły mniej niebezpieczna, ponieważ nie jest na pewno na dachu. tak, Jest gdzieś tam oddalona od, od domu. Rozumiem. Bardzo dziękuję Michał za Twoje wypowiedzi. Myślę, drodzy Państwo, że po raz kolejny rozwialiśmy nieco Waszych wątpliwości. Jeżeli w trakcie naszej wypowiedzi pojawiły się jakieś pytania, śmiało możecie nam je zadawać pod adresem podcast małpaminutur-energia.pl z chęcią na nie odpowiemy w późniejszym czasie. I jeszcze tak, podsumowując ten odcinek, bo każdy z nas albo jest, albo zna kogoś, kto jest majsterkowiczem z zamiłowania i Mogłoby się wydawać, że instalacja fotowoltaiczna na pozór nie jest jakimś dużym wyzwaniem. Podpiąć kilka paneli, podpiąć to do falownika i do naszej sieci. Natomiast doświadczenie, ten bagaż doświadczeń, z którymi przychodzą do Waszych domów, montaży firmy Minutro Energia jest no nieodzownym elementem sukcesu i bezpieczeństwa w waszych domach, tak? Są ludzie, którzy wiele już na swojej drodze spotkali, wiele błędów musieli po kimś naprawiać. Przede wszystkim mogą między sobą te błędy już na etapie projektowym i wykonawczym wykluczyć. Także warto zainteresować się tym, aby naszą instalację, nasz dom poświęcić komuś, kto ma dużą wiedzę i ma duże doświadczenie. Bardzo dziękuję, Michale, za odcinek. Dzięki, Karol. Z chęcią zaproszę Cię po raz kolejny. Wszystkich Państwa również zaproszę do odsłuchu zarówno na platformie YouTube, jak i na wszystkich innych platformach przeznaczonych do odsłuchu podcastów. Bardzo mocno dziękuję wszystkim jeszcze raz i do usłyszenia. Zbudujmy razem Zieloną Polskę.